Oddziały słynnej amerykańskiej 82. Dywizji Powietrzno-Desantowej lądują w Rzeszowie. Do Polski skierowano 1700 żołnierzy tej elitarnej jednostki. Jest to odpowiedź na rosyjską groźbę agresji na Ukrainę. Ostatnią misją amerykańskich spadochroniarzy była ochrona lotniska w Kabulu. Generał Christopher Donahue, który jako ostatni amerykański żołnierz wyleciał z Afganistanu, jest już w Polsce. Czy to tylko pokaz siły, czy realne przeciwdziałanie rosyjskiej inwazji? Czy Putin się przestraszy? Dziś także o zapowiedzi posła Koalicji Obywatelskiej, że propagandyści z TVP będą musieli oddać każdą złotówkę otrzymaną z budżetu. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program Idź pod prąd na żywo. Wspierajcie nas na Patronite, piszcie komentarze. Także jesteśmy na Twitterze, na Facebooku. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam. Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie. I redaktor Cezary Kłosowicz. Witam. Dzień dobry. Amerykanie lądują pod Rzeszowem, tak? Wiesiące, tak się to lotnisko nazywa. Zaczęli już lądować, zdaje się, w czwartek. Wczoraj jeden z głównych rzutów był, ma być 1700 żołnierzy, dywizja, tak jak mówiliśmy w wstępie, elitarna, jedna z chyba z najsłynniejszych. Podczas II wojny światowej skakali 4 razy rekordowe, potem oczywiście Korea, Wietnam, ostatnio Irak, potem Afganistan, teraz ten Kabul, także trzon sił szybkiego reagowania, w 72 godziny mają być gotowi do stawienia się w dowolnym miejscu świata, teraz trafili do Polski. Co to znaczy? Czy to tylko gest? No 1700 żołnierzy nie jest dużo, tak? Putin gromadzi tam ponad 100 tysięcy, już mówi się o 200 bardziej. Czy jednak jest to coś poważnego, że jak Amerykanie wchodzą tutaj do Polski, to jest poważny sygnał? Po pierwsze, to nie jest 1700 żołnierzy, tylko to jest trzon sił szybkiego reagowania Stanów Zjednoczonych. To jest, myślę, bardzo ważna informacja. To jest jednostka w ciągłej gotowości bojowej, która w ciągu kilkudziesięciu godzin ma być gotowa do operacji bojowej w dowolnym miejscu świata, czyli tak wartościową, tak elitarną, tak pierwszorzutową jednostkę wysyłają Amerykanie na ten wschodni teatr działań wojennych, na wschodnie granice Polski. To też jest część ważne. No oczywiście część, no ale to jest ta część, można powiedzieć, bojowa. I też tutaj jest już zgromadzony sprzęt ciężki dla tej jednostki i oczywiście dla ewentualnych komponentów posiłkowych, które by w konieczności rozwoju sytuacji wchodziły do gry. Także to są wszystko bardzo, bardzo dobre wiadomości dla Polski i dla Polaków. Cieszy, że ta odchodząca ekipa PiSu nie skrzaniła tego. Wiele rzeczy już zepsuli. Tu i rząd, i ministrowie, i prezydent starali się, żeby zniechęcić Stany Zjednoczone do wspierania Polski, ale widać, że po pierwsze PiSowi nie udało się zerwać tej więzi transatlantyckiej i też ci wszyscy rosyjscy agenci, którzy już rozpisywali się po Afganistanie, na przykład, że teraz tu Ameryka zdradzi Polskę, sprzeda ją Putinowi i tak dalej. Takich obszczymurków różnych było pełno w mediach, szczególnie tak zwanych prawicowych, bo z prawdziwą prawicą one tam nie mają nic wspólnego. Tutaj właśnie ci żołnierze, którzy lądują teraz pod Rzeszowem, są najjaśniejszym dowodem agenturalnych kłamstw tych pseudopublicystów, no tam pseudopolskich też trzeba powiedzieć. I to jest taka radosna wiadomość. Cieszę się, że w tych trudnych czasach możemy dzisiaj mówić o radosnej wiadomości, że te najsilniejsze, lekkie, pierwszorzutowe siły amerykańskie lądują tutaj właśnie, gdzie silnych ani jednostek polskich nie ma, ani też nie było obecności amerykańskiej. Była ona silna w Polsce zachodniej, Wielkopolska, lotniska i także w tym tak zwanym przesmyku
prowadzącym do państw bałtyckich. Tam Orzysz i te inne miejsca, tam też silne komponenty armii amerykańskiej, a tu Lublin, Rzeszów, no były tylko okazjonalnie jakieś ćwiczenia i wizyty oficerów, takie rzeczyśmy mogli tylko oglądać. Lądowanie tej elitarnej jednostki na Podkarpaciu, to jest także dla nas w Lublinie wielka radość, że nikt tu nie zapomniał o nas, że nie będzie takiego rozbioru, że tutaj Powisłę oddadzą Putinowi i tylko Zachód jest tam broniony. Tu ze mną jest w studiu no, człowiek z Podkarpacia, to z Krosna. Jak ty, Czarek, to ja już ciebie zapytam, przepraszam, Tymek, że się, ale nie uzgadnialiśmy tego, jak ty emocjonalnie reagujesz, że na twoich rodzinnych, można powiedzieć, terenach tak duża jednostka amerykańska teraz już stacjonuje. Co prawda na krośnieńskim lotnisku jeszcze nie lądowali. Masza, może zaczną ćwiczyć ale tam. Może jakiś desant będą ćwiczyć tam. Spadochroniarze często ćwiczą. Nie, no, bardzo, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, choć to no, mówię od Krosna to do Nowej Dęby, bo tam chyba mają stacjonować to w sumie prawie tak samo blisko jak stąd. No, ale lądują w Jasionce, to już trochę bliżej Krosna, nie? Ile ze 60 kilometrów. Także no bardzo, bardzo fajnie. Też to nie jest, no bo to teraz 1700, to raz, że to, myślę, że to nie jest mało, szczególnie, że jest to taka elitarna brygada i jest to, no, mówi się lekka, ale w rzeczywistości to jest siła wszechstronna, bo mają i przeciwpancerne, i przeciwlotnicze uzbrojenie, także oni się tu bardzo dobrze nadadzą. Po drugie, no już teraz mamy ponad 4000, przedtem mieliśmy ponad 4000 amerykańskich wojsk z pancernej grupy. Także tutaj to jest dodatek, także w sumie no to już jest 6 tysięcy. Okej, Putin może mieć 100 tysięcy, no ale to nie są takie tego rodzaju i tej rangi siły. On tam musi ściągać gdzieś z Syberii wszystko, co tylko się da. No to nie wiem, czy to dojedzie w ogóle. Tę całą granicę ukraińską dość długą obstawić. No a sami Ukraińcy mają 250 tysięcy wojska plus drugie tyle chyba rezerwy. Także no tutaj no Putin nie ma łatwo. Oczywiście te siły amerykańskie, które teraz wylądowały, no to mają stać w Polsce, nie mają wchodzić teoretycznie przynajmniej na razie na Ukrainę no tak, i walczyć jest z Rosją, ale jak się rozwinie sytuacja, to też nie wiadomo. No właśnie, bo rozmawiamy o tym, mówicie, że to jest taki ważny gest, tak? No bo były też no przecież coś więcej niż gest, to jest dowód. Były też takie głosy ze strony amerykańskiej, że rozważają wycofanie części żołnierzy właśnie z Polski, tutaj wschodniej Europy. Widać, że na szczęście się to nie dzieje, no ale rozmawiamy o wojskach, które przyleciały do Polski, no a wojna ma być na Ukrainie, tak? Czyli to nawet teoretycznie, gdyby ta wojna do wojny doszło, no to ci Amerykanie sobie tu mogą stać, no i odstraszać od Polski. Dla nas jest to ważne, no ale dla sytuacji międzynarodowej może nie mieć jakiegoś kluczowego znaczenia, że gdzieś tam, ile to będzie, 600 kilometrów, tak, od Kijowa, może więcej nawet, gdzieś wylądowali amerykańscy żołnierze. Co z tego? No, oczywiście jesteśmy też za tym i administracja Bidena to robi na razie w obszarze wsparcia technicznego, amunicyjnego, nowych broni, a także doradców, nie? Czyli Amerykanie są na Ukrainie, ale właśnie w tej nie bezpośrednio uderzeniowej dawce, można tak powiedzieć. Choć już natowskie okręty kierują się na Morze Czarne, także to już jest siła uderzeniowa. Przypominam, że to, co się dzieje się w kontekście z jednej strony żądań Rosji, żeby wycofać te jednostki, które są w Polsce i w Rumunii. Putin nawet twierdzi, że tu Rosja została oszukana. To jest chyba niemożliwe, no bo jak ktoś cały czas kłamie, to jak go tam oszukać, nie? No to jest jeden Rosja ta bolszewicka, to jest jedno kłamstwo, nie? No to już tam, no jak kłamca krzyczy, że go oszukali, no to już no, ludzie się
cieszą, nie? Spieprzaj dziadu, nie? Można by tak to powiedzieć, że Rosja została oszukana, że infrastruktura NATO przesunęła się na wschodnią granicę Polski, nie? Czyli w planach Rosji rozszerzenie NATO o Polskę, kraje bałtyckie, Republikę Czeską, Słowację, wtedy Czechosłowację. Putin mówi, że wszystko, co się wydarzyło po 99 roku w NATO, to jest właśnie nielegalne. To jest nielegalne, tak, wszystkie tak, oczywiście. Czyli z kolei czyli to, co się, połowa NATO praktycznie. To, co się działo w 1944 roku i to, co okupacja Polski po 1944 roku, jest legalne. To jest według tego KGBisty legalne. A to, co się dzieje teraz, że Polska wybiera swój kierunek na zachód, że wybiera sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, to według tego kremlowskiego dziada jest nielegalne. Noż to tam Polacy, normalni Polacy, czy uczciwi Polacy, no to tam wiedzą, jak to czytać. Czyli zobaczcie, Putin żąda wycofania wojsk, żeby tylko na papierze, żebyśmy byli w NATO. Putin mówi, że to oszustwo, że Amerykanie stacjonują i infrastruktura NATO, bo to nie tylko Amerykanie, też i Brytyjczycy, Niemcy też tam na Litwie stacjonują, jeszcze inne państwa, że to jest oszustwo. A odpowiedź amerykańska, oprócz oczywiście tej noty dyplomatycznej, tam poszło wonnie, no toż po prostu wysyła swoje siły szybkiego reagowania właśnie w rejon konfliktu, bo to, że te wojska są tam 600 kilometrów, jak powiedziałeś, od Kijowa, no to są kilkadziesiąt, powiedzmy 100 ileś kilometrów od granicy ukraińskiej i to, że one mają dzisiaj rozkaz nie przekraczać tej granicy, no toż wcale rozwój sytuacji tego nie wyklucza. A na pewno jest to jakiś środek czy dodatkowy, który może zapobiec prowokacjom na granicy naszej, czy z Ukrainą, czy z Białorusią. Tam różne rzeczy się dzieją, tam już pociski gdzieś przelatują jakieś ponoć przez granicę też, tam sygnałowe czy zwykłe, no tam nie, do końca nie wiadomo. Także tu ta obecność Amerykanów, no mamy dodatkowy jakiś argument, gdyby gdzieś stanęli na granicy, no to powiedzmy tej stronie rosyjskiej na Białorusi byłoby trudniej jakiekolwiek prowokacje przeprowadzić, no bo jednak jakby zaatakowali amerykańskiego żołnierza, no to by była większa sprawa dla nich. No to był nich. Ostatni atak w ich życiu, no i tyle. Myślicie, że to Putina przestraszy, że te gesty gdzieś tam właśnie, relokacja do Rumunii, bo to nie tylko do Polski. Tak, tak. Tam jeszcze z Niemiec około 1000 żołnierzy. Część do Niemiec z tej dywizji, także no to są jakieś gesty właśnie, jeśli myślę, chodzi o wschodnią wklankę. Putin NATO liczył na słabość Bidena, nie? To była oczywistość, stąd sobie tak pozwala pogrywać, stąd i Chińczycy, bo tego nie można w rozerwaniu rozpatrywać, bo tu jasno Putin i Xi Jinping powiedzieli, Putin, ja chcę Ukrainę, a Xi Jinping powiedział, że ja chcę Tajwan. I Putin powiedział, Tajwan należy się tym komunistom pekińskim, a Pekinka powiedziała, to się należy, Ukraina należy się oczywiście towarzyszowi Putinowi. A także, Duda stał i bił brawo. A Duda jest listkiem figowym, czy może jakimś czym innym do tego szwindlu, do tej zbrodni tego Xitlera, czyli nowego Hitlera, ale o Dudzie to naprawdę szkoda gadać. On wspiera ruch olimpijski. W tym kontekście, jaki on tam ruch wspiera i jaki leśne ruchy wspiera, to się zgadzam, a o olimpiadzie to lepiej nie mówmy, chyba że w tym kontekście, o jakim mówiłem rano, modlitwy za chrześcijan, żeby rzeczywiście to, co oni tam robią, obaliło system komunistyczny, bo tak jak powiedziałem, komuniści, oni niespecjalnie boją się naszych, można powiedzieć, siły naszej gospodarki, siły naszej armii, bo wiedzą, że raczej w celach takich agresywnych Zachód demokratyczny nie wykorzysta tych armii. Będzie im trudniej zaatakować, no ale Moskwy czy tam Pekinu nie zaatakują, nie? To i Putin, i Hitler, Xitler doskonale wiedzą. Ale jednego się boją. To są nasze idee. Wolność, prawda. I to niesie właśnie chrześcijaństwo. 100 milionów chrześcijan, właśnie takich jak my, którzy Jezusa i Jego Słowo cenią ponad wszystko, już jest na miejscu, już jest w komunistycznym imperium. Módlmy się, by rzeczywiście mieli odwagę, by mieli perspektywę, by mieli wielkie marzenia i wielkie wizje. I żeby rzeczywiście ten
Szmatławy, najbardziej zbrodniczy ustrój w historii, komunizm chiński, upadł. Nie tylko ze względu na siłę gospodarczą Zachodu, ale siłę naszej idei. Tej idei, na imię Jezus Chrystus. I o to się módlmy, to jest mój apel dzisiaj do wszystkich chrześcijan, żebyśmy właśnie tak w czasie tej olimpiady, kiedy zbrodniarze próbują triumfować, kiedy zbrodniarze swoje armie wysyłają czy na Ukrainę, czy tam w okolice Tajwanu, żebyśmy my modlili się o zwycięstwo dla chrześcijan w komunistycznych Chinach. Oto o tym, czego chcą najbardziej komuniści nam odebrać, mówił pastor Paweł Chojecki wczoraj na nauczaniu. Zachęcam was wszystkich do zobaczenia właśnie naszego wczorajszego programu o 13. Wróćmy do Ukrainy. Putin, mówi się, że tam już zbiera około 100 tych batalionowych grup bojowych, bo teraz już nie dywizje, nie brygady, tylko właśnie te batalionowe grupy bojowe są takimi samodzielnymi jednostkami. Słuszna koncepcja w tak bardzo manewrowej wojnie. Przysłali tutaj powiedzmy jedną, dwie, można powiedzieć, to co wylądowało. No jest ich mało. Myślicie, że Putin się wycofa? Mówi się, że najlepsze warunki pogodowe będzie miał tam po 15 chyba lutego, tak mówią, że ziemia będzie najbardziej zmarznięta i gdzieś tam do marca, z kawałkiem marca powinien ruszyć. Z kolei inni mówią, że Chińczycy będą bardzo przeciwko temu, no bo ich cały jedwabny szlak wtedy weźmie w łeb na jakiś czas i nie będzie można handlować z Europą. Jak wam się wydaje, ruszy Putin? Będzie ta inwazja taka na pełną skalę, czy to będzie gdzieś tam tylko... Jedwabny szlak ma wiele odnóg, także może jechać innymi drogami. Zresztą i tak teraz już Ukraina przecież blokuje te pociągi. Także tutaj może objeżdżać jeszcze od południa różnymi drogami, a i tak najwięcej cały czas transportu jest drogą morską. Także to się jeszcze tak szybko nie zmieni, więc to musiałaby być jakaś groźba blokady morskiej, a to nie sądzę, żeby się wydarzyło na razie, chociaż nie wykluczam. Ale olimpiadę by popsuł. To tam od 15, tam nie, 20 któregoś. Poczeka do końca, może być po olimpiadzie albo i nie. No zresztą tam ta co tam psuć? Tej olimpiadzie to nie jest jakieś wydarzenie specjalnie, jakiego sukcesu tam nie ma. Tej reakcji, natomiast na pewno musi to wziąć pod uwagę. Myślę, że na taki pełnoskalową, taką wielką wojnę rosyjsko-ukraińską całkiem, żeby cały kraj zajmować, to myślę, że tu nie zanosi się. Jeśli już to jakieś lokalne, czy prowokacje, czy coś musi pewnie Putin zrobić, skoro już tyle narobił, to coś będzie chciał uzyskać. Jakby się teraz tak po prostu wycofał, to byłoby dość dziwne. Mogliby go Rosjanie rozszarpać, to sugerujesz. Doktor Pawłuszko uważa, że też, że raczej jakieś lokalne prowokacje, może atak na Charków na przykład, żeby odciąć Charków całkiem, czy prowokacje jakieś w Odessie, Mariupolu, ale na taką pełną inwazję musiałby bardzo mieć dużą przewagę, żeby to zakończyć szybko, nie wikłać się w jakiś Stalingrad w drugą stronę. Także tu myślę, że takiej wojny nie będzie, ale jakieś działania takie mniejsze, może zajęcie Donbasu, może zajęcie Białorusi, bo tu weszły wojska rosyjskie na Białoruś, to już może nie wyjdą i już całkiem się zaanektuje. Łukaszenko, że jak on się odwróci, to już mogło być przy kanale La Manche. Ja nie wiem, czy on na trzeźwo... Przy kanale to na pewno, ale czy La Manche? Ja myślę, że on za bardzo się uduchowił ostatnio i mu, że tak powiem, na mózg się rzuciło i plecie takie bzdury, ale dobrze, niech i Putin, niech tam pokazują, bo myślę, że tym razem Zachód się obudził i Zachód reaguje już z jednej strony przygotowywaniem sankcji i one są, że tak powiem, w progresie, ale bardzo się cieszę właśnie z tego uderzenia wojskowego, że Putin myślał, że robiąc tę
awanturę, uzyska jakieś koncesje, jakieś wycofania, na przykład zamknie bazę w Radzikowie czy tę rumuńską, a tu dostał dodatkową dywizję, no nie całą, ale jej główny komponent, brygadę, główny komponent i możliwość rozszerzenia. Także tyle ugrał na razie. Myślę, że tak się będzie ta sytuacja rozwijać. Tu ciekawe, że już sami Rosjanie widzą utopijną politykę Putina, że on się znalazł w pewnych kleszczach swoich knowań. Myślał, że Zachód, że tak powiem, weźmie uszy po sobie, kiedy on tam wyprowadzi tych kilka dywizji czy grup batalionowych, rozmieści i będzie straszył wojną i że Zachód wszystko mu da, czego on będzie chciał. Nie dostał Nord Stream 2, dostał dodatkowych żołnierzy, że tak powiem, bardzo blisko swoich granic i dostaje coraz większe ciosy, mówię, ta oś Pekin-Moskwa dostaje coraz większe uderzenia, bo można porównać poprzednią olimpiadę, to jest chyba 2008 rok i w Pekinie i państwa, które uczestniczyły. To była letnia. Letnia, tak, no ale mówię, pokazuje sytuację międzynarodową. Taka mapa gdzieś tam już krąży też w internecie, gdzie pokazane są państwa, które wtedy... Teraz państwu pokażemy. Które wtedy no, tam fetowały razem z zbrodniarzami komunistycznymi, pomimo, że już te zbrodnie, obozy koncentracyjne, prześladowania religijne, polityczne i tak dalej, że to wszystko już wcześniej było, no to świat udawał, że tego nie widzi. Teraz praktycznie już tylko marionetki Putina bądź Xi Jinpinga przyjechały na to coś, bo to olimpiadą, mówię, nie można nazywać i to już nawet i sportowcy potwierdzają, działacze, dziennikarze widzą, że to jest państwo po prostu za drutami, że to jest państwo terroru. Jak można tam święto sportu, jak tam nie można przejść piechotą z jednego obiektu do drugiego, tylko już cię zatrzymują, już policja, już służby specjalne i tak dalej, i tak dalej. Także to jest państwo terroru. Skompromitowała się oczywiście ta Światowa Organizacja Ruch Olimpijski, MKOli i tak dalej, no ale to są inne tematy, już wielokrotnieśmy o tym mówili, także... Ciekawie, widać ostatnie trzy olimpiady właśnie te zimowe, no to dwa są w komunistycznych krajach. Tak, 14 tak. Rosja, Soczi, tak. Teraz ten Pekin, tak? Tylko widać, ta jedna była. Widać, że mają wielu skorumpowanych ludzi, agentów komunistycznych w tych siedzibach organizacji, w ich najwyższych władzach. Dają też sowite łapówki, podobnie jak państwa arabskie, na przykład te mistrzostwa w Katarze, piłki ręcznej, o których mówiłem, ale... To, że Putin przelicytował, nie ma żadnych międzynarodowych korzyści tej jego ruchawki, a są niekorzyści dla Rosji, zarówno właśnie gospodarcze, oczywiście prestiżowe, tu już trudno będzie udawać jakieś tam demokratyczne państwo gołąbka pokoju, lądują te wojska, kolejne komponenty armii amerykańskiej, ale jeszcze szef emerytowanych oficerów armii rosyjskiej, jakiś tam generał, powiedział, że jest przeciwny takiej imperialnej polityce grożenia wojną, takiego właśnie wyprowadzania wojsk, żeby atakować inne kraje. To jest coś niebywałego. To w ogóle, ja nie wiem, że on jeszcze żyje, nie? Co to się dzieje? Czy rzeczywiście już najwyżsi oligarchowie rosyjscy widzą, że idąc dalej za Putinem, to idą oni sami do gułagu? Bo przecież co robią oligarchowie rosyjscy? No oczywiście gnębią lud rosyjski, rozkradają pieniądze rosyjskie i co robią z tymi pieniędzmi? No kupują willę albo w Londynie, albo w Stanach Zjednoczonych. Tam lokują kapitał, tam wysyłają swoje dzieci i tak dalej. No i chcieliby, jak tam już skończą tę służbę, niedróżbę w sowieckiej Rosji, no to chcieliby spieprzyć do wolnego świata i tam dożywać starości, oglądać swoje dzieci, wnuki i tak dalej, nie? A tutaj sankcje mówią nie. Będziecie mieć zakaz, będziemy konfiskować wasze majątki. Być może myślą, bojarzy myślą o tym, żeby się pozbyć szalonego cara. Podobnie jak pisowcy u nas. Wracając jeszcze do Putina, no, mówicie, że prawdopodobnie nic nie ugra, no, ale na przykład amerykański, zresztą brytyjski wywiad też ostrzega, że jednak najbardziej prawdopodobnym scenariuszem to jest ta inwazja na pełną skalę. Też niedawno amerykański, chyba wczoraj czy przedwczoraj, amerykański generał ostrzegał, że według ich tam analiz Rosjanie są w stanie dotrzeć w 72 godziny do Kijowa.
niewielu tam ich dotrzeć zginie. To nie wątpię, tylko to nie wystarczy. Jak mówi stare przysłowie, nie sztuka wypić, sztuka utrzymać. No, podobno, no, ale tak czy siak mówię o tej ich diagnozie, że ta inwazja na pełną skalę, tak, wywiady ostrzegają. No wydaje się to coś dziwnego, tak, no bo tak jak mówicie, to wojna. Ja się jeszcze raz powołam na doktora Powłuszko, który mówi, że na przykład Rosjanie no, ściągnęli te siły, no ale nie mają przygotowanych linii logistycznych długich, co no, Ukraina jest jednak dość sporym obszarem, i szpitali polowych, co by wyglądało z tego, że jednak nie szykują się na duże straty. Ale krew ściągają, na przykład już była tam. Tak, że zapasy krwi przy granicy. Różne doniesienia, nie mamy oczywiście pełnych informacji. No ale krew to tam akurat, to nie jest wielka objętościowo sprawa, to można przewozić, żeby pozorować, ale to co mówisz, że nie ma rozwiniętej sieci szpitali, co prawda Rosja nigdy tam nie dba o zabitych, no ale jednak teraz już troszeczkę musi bardziej uważać niż w czasie II wojny światowej. To już nie jest Związek Sowiecki, gdzie mieli przewagę liczebną tak mocną, tu Ukraina jest teraz po drugiej stronie na przykład. Ja też cały czas no, tam mówię, że myślę, że to jest tylko wymachiwanie szabelką, że Putin liczył, że wyprowadzając wojska i już pozorując ten atak na pełną skalę, uzyska koncesję od takiego strachliwego, słabego Zachodu, ale dzięki Bogu, powtarzam, dzięki Bogu się przeliczył. Dzięki Bogu się przeliczył. Tu ta odpowiedź także wolnych społeczeństw, także bojkot tej szopki w Pekinie, że tu i sportowcy, i ludzie zwykli, nie? Może tam masowo nie demonstrują, no bo to tak, wiecie, i zima, i daleko, i COVID, i różne inne rzeczy, ale świadomość naprawdę narasta. Tu już też część dziennikarzy przestała służyć komunistycznym interesom i zaczyna pisać prawdę. Na szczęście, jak się czyta. Tak, nie tylko, przecież zobaczcie, jeszcze to jest, dwa tygodnie temu to tylko widź pod prąd. Mówiliśmy o bojkocie, petycja do Dudy, o zbrodniach chińskich. Nikt nigdy nic nie mówił. Teraz prawie każdego dnia znajduje jakiś artykuł, co tam złego się w tych Chinach dzieje normalnie. Nagle przejrzeli na oczy w tej Warszawie, no. Nawet piszą, że Duda się dał wykorzystać. Daj do propagandy. Spokój, ojej! Sznep nawet, co przecież jeszcze taki za platformę, mówi, wydaje się, że biorąc pod uwagę kilkunastu naszych sojuszników zachodnich, byłoby dobrze, gdyby prezydent powstrzymał się od tej wizyty. Takie sytuacje miały już miejsce w 2008. Premier Donald Tusk powstrzymał się od wyjazdu na igrzyska do Pekinu. Byłby to sygnał, że jesteśmy ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i wieloma innymi krajami, które uważają, że agresywna polityka Chin na Morzu Południowochińskim wobec Tajwanu oraz globalnie jest nie do zaakceptowania. Mówiłeś o tych mapkach. Możemy Państwu pokazać te sukcesy dyplomatyczne Chin. Pokażmy najpierw w 2008 roku, pokażmy ile państw zjawiło się na właśnie podczas Olimpiady w Pekinie. No jakoś i akurat bez Polski. Bez było. Polski, ale teraz będzie Polska. Pokażmy teraz, zobaczcie, 2022. To zobaczcie, że jak się Polska przesunęła do Azji dzięki ekipie PiS-owskiej. No to na zielono kraje, skandal, które no wysłały swoich przedstawicieli. Afryka, Azja i tyle. No. I to widzę, że akurat te potęgi w sportach zimowych. Tak? Egipt, Arabia Saudyjska. Chyba na piasku. Polska. Dobry to jest. No, można zjeżdżać i na piasku. No, można pływać na piasku. Rafał Otoka Frąckiewicz twierdzi, że według jego informacji w rządzie, już wierzę, to Duda pojechał po konsultacji z Berlinem, Waszyngtonem, Londynem i Paryżem z taką misją do tych Chin, ale no... To tak jak Korwin pojechał wysadzać Parlament Europejski od środka. Jakoś trudno mi w to uwierzyć, no bo swoim. Jeżeli oni wysłali Duda jako swojego tu emisariusza, no to źle by bardzo o nich świadczyło. Zresztą, no, co on by tam niby miał, Dudy, no? Co on niby twardy, tam miał, no, zrobić? Może obejrzeli ten wywiad taki, co on mówi, że prezydent musi być twardy, Czarek. Rozmawiajmy o poważnych sprawach, człowiek, no, a nie o Dudzie. No, dość. Jak pisało Politico, że miał tam rozbić obóz, no to może rozbił jakiś namiot, nie wiem. Tak jak kiedyś ten z Libii jeździł ze swoim namiotem i girlsami, Kaddafi, no ale też. Dobra, wróćmy do poważnych tematów. Zobaczcie, jak agentura komunistyczna odzywa się w różnych krajach. Mówiliśmy o Chorwacji. Prezydent Chorwacji brzydko się zachował. Tam rząd już tam to dementował i tak dalej, że tutaj Chorwaci nie wezmą udziału. Wycofa komponent chorwacki z NATO, jeśli dojdzie do jakiejś eskalacji z Rosją. Zobaczcie, że teraz, choć rząd Republiki Czeskiej mówi lojalnie, że
absolutnie jest gotowy wysłać armię czeską też na wschód, na granicę gdzieś tu z Ukrainą czy na północ, to prezydent Zeman, ten, który już wielokrotnie był oskarżany o współpracę z komunistami, z Moskwą czy z Chinami, to mówili też u nas politycy czescy, goszczący w studiu telewizji Idź Pod Prąd, znowu, zobaczcie, tak jak pies na komendę, zabiera głos, nie? Że tu mamy wcześniej oczywiście bardzo brzydkie zachowanie premiera Orbana, który pojechał do Moskwy pić szampana, nie wiadomo z jakiej okazji. Tu Morawiecki posłusznie jak piesek poleciał do Madrytu z tą Le Pen, która chce wyprowadzać Francję z NATO. Zobaczcie, w tym momencie, kiedy Rosja wyprowadza swoje armie praktycznie u granicy NATO, no to Francja, ta narodowa Francja, czy pseudonarodowa, no bo to jest moim zdaniem bardziej rosyjski ruch narodowy niż francuski, ogłasza, że chce wyprowadzić Francję z NATO. No a co zrobił przedstawiciel, no nie wiem czyj, nie? Bo nasz, jak powiem, to źle. Kancelarii prezydenta. Noż tak, niech tak będzie. No to już jest tylko, że tak powiem, tego już nie trzeba komentować. Na koniec tego wątku jeszcze możemy porozmawiać troszeczkę o tym generale Donahue, bo to jest też ciekawa postać. Taki, można powiedzieć, typowy amerykański, typowy w sensie takim postrzegania klasycznego amerykańskich żołnierzy. Zobaczcie, on ostatni wszedł na samolot, wycofał się z Kabulu. Podejrzewam, że gdyby polscy gdzieś tam jacyś taka generalicja ze starego okresu, powiedzmy poprzedniego była, no to oni by tam pierwsi uciekali z takiego w ogóle, nie wiem, czy by tam się ktoś pojawił, a tutaj jest jednak taki etos, że dowódca ostatni wszedł na ten samolot, wylądował. To nie jest już symbol, to nie jest symbol, bo to tak się mówi, że kapitan tam ostatni i tak dalej. Tu rzeczywiście to był ostatni samolot i ostatni żołnierz, który zszedł z pola walki w Afganistanie, to był właśnie generał Donahue. Chwała mu za to. To było pod ostrzałem, czyli ryzykował, faktycznie ryzykował swoim życiem, a nie tylko, że to była jakaś tam taka przed kamerami. Z drugiej strony pamiętamy, jak przecież dopiero po interwencjach medialnych Polska zaczęła wysyłać jakieś samoloty, żeby z tego Afganistanu ściągać swoich współpracowników. Tak, no i do dzisiaj ci ze służb afgańskich, którzy są w Polsce, mówią, no wtedy no to tam nam obiecywali złote góry, a dzisiaj nikt nami się nie interesuje i ledwo sobie tu w tej Polsce radzimy. Także to też jest bardzo zły wzorzec, jeśli chodzi o przyszłą działalność taką polskich służb specjalnych, które będą potrzebowały gdzieś tam agentury. Nie, ale oni, wiesz, oni agentury się zajmują czasami. Oni Pegasus i tam Brejza i te sprawy. To jest ich poziom operacyjny, nie? Do walki z prawdziwymi wrogami Polski. Oni są praktycznie niezdatni. Nie? Generał, lądując w Rzeszowie, wypowiedział się, że obecność naszego kraju tutaj w Polsce pokazuje naszą solidarność ze wszystkimi naszymi sojusznikami w Europie i oczywiście w tym okresie niepewnym wiemy, że razem jesteśmy silniejsi. Tylko takie słowa, myślicie, czy rzeczywiście będzie to jakiś, nie wiem, wzór, że na przykład taki generał, no, najważniejszy, tak, no bo ta misja w Afganistanie, no to była taka natychmiast, musieli wysłać kogoś, tak, najlepsze wojska, to była sytuacja nagle, wtedy z talibami wysłali akurat ich, tą 82. razem z tym generałem jako dowódcą, no i teraz lądują w Polsce, czyli rzeczywiście to jest taki najlepszy z najlepszych do zadań specjalnych. No rzeczywiście Amerykanie, nawet ta administracja Bidena, chcą nam pokazać, że Polska bardzo jest, można powiedzieć, wysoko w rankingu sojuszników Stanów Zjednoczonych. Przypominam, że wcześniej też w Polsce stacjonowała ta jedna z najsłynniejszych dywizji piechoty, czyli Czerwona Jedynka. Teraz właśnie ta 82. powietrzno-desantowa pod Rzeszowem. Także no, taki kwiat, można powiedzieć, armii amerykańskiej, największe sławy. Przecież ta Czerwona Jedynka ma tam pod Chicago specjalne muzeum, bardzo piękne, polecam wszystkim Polakom. Prywatne. Polonii, jeśli nie widzieliście jeszcze, to naprawdę to jest, można powiedzieć, na takich dalekich przedmieściach Chicago, jakaś niedzielna, sobotnia wycieczka, tyle broni pancernej, tak fajnie zrobione, te takie, jak to się mówi, nowoczesne, takie inter jakieś, wiecie, że tak wchodzisz, lecisz helikopterem, no różne takie fajniuśkie rzeczy tam są związane już z taką techniką multimedialną, żeby przeżyć właśnie
właśnie, czy wojny w Wietnamie, Cantigny, czy ta miejscowość Cantigny na przedmieściach Chicago. Oczywiście wszystkich, którzy tam się będą wybierać gdzieś, czy w biznesach, czy z wizytą jakąś w okolice Chicago, to naprawdę dla Polaków i za darmo jest ważne miejsce. Tak, to jest prywatne muzeum całkowicie za darmo, nie? Bo u nas mówią, że żeby było tak za darmo dla ludzi otwarte, musi być państwowe. Nie, państwowa to jest telewizja i nie dla ludzi, tylko dla kreatur przeróżnych, ale to już inna inszość, to za chwilę o tym porozmawiamy. Naprawdę zapraszam was, weźcie dzieci, to jest wielki teren, ciekawe eksponaty. Takich eksponatów to naprawdę trudno znaleźć zgromadzony w Polsce sprzęt. Jest muzeum, taki czołg, tak, jeden, nie pokazują go od czasów pierwszej wojny światowej. A tam sobie można wejść na niego? Tak, można wejść, dzieci wsadzić, można różne rzeczy. Nikt nie broni tam robienia zdjęć, filmów i tak dalej. Byliśmy, także wiem, co mówię, bo naprawdę to był fajny dzień spędzony właśnie razem z naszą Polonią w Chicago i cieszymy się, że mogliśmy to zobaczyć i później za parę lat widzieliśmy tę jednostkę lądującą w Polsce. Nam tam półroczny, zdaje się, ten czas ochrony Polski przed Putinem. Także to wszystko piękna sprawa. Myślę, że trzeba by tu też złożyć podziękowanie ambasadorowi Brzezińskiemu, bo zobaczcie, że te właśnie takie naprawdę spektakularne ruchy administracji amerykańskiej, to wysłanie tej elitarnej jednostki właśnie w rejon konfliktu, tu między Lubelszczyzną a Podkarpaciem, to jest też zasługa pana Brzezińskiego. Warto przypomnieć, że PiS tam przez rok robił mu problemy, bardzo żeby duże, nie przyjąć go jako ambasadora. Także ja myślę, że coś tutaj się dobrego dzieje. Oczywiście nie dzięki PiS-owi, tylko wbrew PiS-owi, bo tak jak mówię, obstrukcja była, Duda się też starał, konflikt chcieli i z Ameryką, TVN i tak dalej. Także PiS-owcy robili, co mogli, żeby obrzydzić Polskę Ameryce i utrudnić te decyzje, bo przecież to musi być przepchnięte przez różne gremia amerykańskie, a oni pokazywali Polskę jako kraj już prawie totalitarny, niedemokratyczny. No tak zarządzają. Teraz ta afera Pegasusa, cały świat o tym wie, że to jest banda trzymająca władzę, a nie żaden tam demokratyczny rząd, nie? Ale mimo wszystko Amerykanie zrobili swoje. Także dzięki Bogu, no i też wielka chwała naszym amerykańskim sojusznikom. Może, żeby dla kontry mamy głos jednego z naszych widzów. Teddy, nie chciałbym złowróżyć, ale z historii wiadomo jest, że wszędzie tam, gdzie ingerują Amerykanie, tam, gdzie wysyłają swoje siły zbrojne, nawet pod pozorem misji pokojowych, zawsze jest tragedia, terror i wyzysk, drenowanie ratowanych krajów. Nie, to pan nie czytał chyba historii, bo dziękujemy, to wcale tak nie jest. Dziękujemy agenturze rosyjskiej, czy też tak zwanym pożytecznym idiotom, że nas oglądacie, znaczy, że ważne rzeczy dla Polaków mówimy. Oczywiście tam, gdzie stanie śmierdzący but i śmierdząca onuca żołnierza sowieckiego, zawsze jest pokój, zawsze jest dobrobyt, zawsze jest wolność i kamień na kamieniu. Spieprzaj, dziadu! Johnny Walker. Zapraszamy do Korei Północnej albo Południowej, można porównać. Do Północnej myślę lepiej. Tam więcej się zobaczy. Johnny Walker, witali owacyjnie samolot z maseczkami z Chin. A teraz gdzie się pochowali? Czy Dudas już wrócił z Pekinu? Siedzi w Pekinie. Duda dziękował za te, jeszcze raz dziękował za te dostawy medyczne. Maseczek, aha. Szumowskiemu chyba. No Szumowskiemu to tam dziękują niektórzy za kupno respiratorów. Szumowski tam się zawinął. No kupno to tak przesadziłem, no rozbój w biały dzień. Okej, za chwilę przejdziemy do wątków polskich, TVP, te sprawy, ale zanim do tego przejdziemy, do drugiej części programu, zapraszamy Państwu, przypomnimy nasz materiał o polsko-amerykańskim braterstwie broni. Piętnastego sierpnia obchodzimy stulecie Bitwy Warszawskiej, w której Armia Polska pokonała bolszewicką Rosję w 1920 roku pod Warszawą. Z tą bitwą, jak z całą wojną, wiąże się mało znana, ale niesamowita historia. Żeby ją opowiedzieć, musimy cofnąć się o kolejne 150 lat i przenieść się do Ameryki, do czasów wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych 1775 roku.
kiedy pod koniec XVIII wieku w wyniku rozbiorów Polska znika z mapy świata, wielcy Polacy jadą za ocean. Tych, dla których nie było miejsca w upadającej Polsce, kłaniającej się carom Rosji, Prus i Austrii, przyjęła Ameryka. Najbardziej znany to Tadeusz Kościuszko. To on dał amerykańskim osadnikom, którzy powstali przeciwko ciemiężącemu ich angielskiemu królowi, wojska inżynieryjne i najlepsze fortyfikacje, między innymi West Point. To właśnie Kościuszko dał nowoczesność armii amerykańskiej. Amerykanie mieli piechotę, a Polacy mieli zawsze najlepszą kawalerię. Amerykańską kawalerię zbudował więc Kazimierz Pułaski. Można powiedzieć, że dodał Amerykanom husarskich skrzydeł. Pułaski uratował również życie wodzowi naczelnemu wojsk amerykańskich, Jerzemu Waszyngtonowi. I co najciekawsze i najmniej znane, pieniądze na wojnę o niepodległość dał Amerykanom polski Żyd z Leszna, Chaim Salomon, poddany ostatniego polskiego króla. Obywatele Rzeczpospolitej pomogli Amerykanom wywalczyć niepodległość. Udało się. Powstały Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Ale jaki to ma związek z Bitwą Warszawską w 1920 roku? Mówi się, że polityka jest brudna i nie kieruje się sentymentami. To nie jest do końca prawda, bo w 1920 roku zwyciężyliśmy z bolszewikami, oczywiście dzięki Bogu, ale również dzięki pomocy Amerykanów. To amerykańscy piloci wspomnieli Kościuszkę i Pułaskiego. Powiedzieli: wasi przodkowie dali swoje życie za Amerykę. Teraz my, Amerykanie, płyniemy za ocean dać swoje życie za Polskę. Amerykanie wsparli jedną z najnowocześniejszych jednostek na wschodnim teatrze działań wojennych przeciwko bolszewickiej Rosji. Eskadrę Kościuszkowską. U boku Polaków służyło w niej 21 Amerykanów. To właśnie inicjator pomocy lotników zza oceanu, amerykański pilot Marion C. Cooper, odwołał się do ofiary Kościuszki i Pułaskiego. Lecimy teraz spłacić dług. Jego przodek walczył w bitwie pod Savannah u boku Kazimierza Pułaskiego w wojnie o niepodległość USA. Walczył on również pod rozkazami generała Kościuszki. Pamięć o tym była przekazywana w rodzinie Coopera z pokolenia w pokolenie. Obowiązek spłacenia długu traktowano w tej rodzinie wręcz jako nakaz. Dowódcą eskadry został doświadczony amerykański lotnik Cedric Fauntleroy. Amerykanie pomogli Polakom bronić polskiego nieba przed agresją azjatyckiej dziczy ze wschodu, jak pisały o bolszewikach w 1920 roku polskie gazety. Amerykańscy piloci mimo wycieńczenia walczą jak opętani. Bez ich pomocy dawno by nas diabli wzięli, raportował jeden z polskich dowódców piechoty. Eskadra Kościuszkowska odegrała ważną rolę w powstrzymaniu ofensywy rosyjskiej pierwszej armii konnej Siemiona Budionnego. Gdyby dwie armie rosyjskie, od południa wojska Budionnego i od północy i wschodu armia Michaiła Tuchaczewskiego, spotkały się pod Warszawą w 1920 roku, Polacy nie mieliby żadnych szans. Ale Bóg wykorzystał Amerykanów, by pomogli nam zatrzymać armię Budionnego pod Lwowem. I pod Warszawę przyszła tylko armia Tuchaczewskiego. A tę pogoniliśmy, aż się kurzyło. Gubili kalesony, tak spieprzali spod Warszawy. Naczelnik państwa, marszałek Józef Piłsudski, odznaczył 9 amerykańskich lotników srebrnym krzyżem Virtuti Militari, a 4 krzyżem walecznych.
Piłsudski, początkowo sceptyczny wobec przyjęcia pomocy Amerykanów, zobaczywszy ich odwagę i poświęcenie dla Polski, powiedział: "Cześć wam, lotnicy amerykańscy". Ta historia pokazuje, że jest jednak coś takiego jak wdzięczność w polityce. Jest coś takiego jak wartości w polityce. Warto zadać sobie pytanie, skąd się one biorą? Skąd się bierze umiłowanie dobra, sprawiedliwości i prawa? Po wygranej przez Polskę wojnie z bolszewikami powstał w 1930 roku polski wysokobudżetowy film batalistyczny Gwiaździsta Eskadra. Jak niebezpieczna dla Rosji jest pamięć o polsko-amerykańskim braterstwie broni, pokazuje fakt, że Sowieci, którzy wraz z Hitlerem napadli na Polskę w 1939 roku, zniszczyli lub wywieźli prawdopodobnie wszystkie kopie tego filmu. Nie pozwól, by ta historia znowu została zapomniana. To był materiał telewizji Idź Pod Prąd przygotowany na stulecie zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, także możecie go promować, także przypominać. Znajdziecie go na naszym kanale, link w opisie filmu i na czacie. My przechodzimy do drugiej części programu TVP, temat TVP. Adam Szłapka, to jest poseł Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesnej. Przewodniczący Nowoczesnej. Jest w Komisji Służb Specjalnych. Zasłynął ostatnio z takiej twitterowej przepychanki z Kłeczkiem. Tu już nie będziemy go jakoś tam tytułować. On jego per pan nie tytułuje, to i myślę, że jego też nie musimy tak tytułować. Powiedział tak. Na początku pokazał wycinek z programów TVP, gdzie tam gościli jakiegoś posła, chyba byłego nawet, nie wiem, czy nie senatora z PSL-u, który zjechał politykę PiS-u w sprawie kopalni Turów. Mówił, że to Polska Grupa Energetyczna powinna się tym zająć. W ogóle sprawa nie powinna wychodzić do rządu, tylko oni powinni te sprawy wszystkie ekologiczne oni ogarnąć. No i wtedy napisał, że to mizeria, na taką mizerię polski podatnik, pan Szłapka, napisał, że na taką mizerię płacimy 3,6 miliona złotych, na co Kłeczek nazwał go miernotą. No i pan Szłapka napisał: pieniądze przekazane na TVP Info z budżetu muszą być oddane co do złotówki z odsetkami, także funkcjonariusze, towarzysze, propagandyści, nie wydawajcie, trzeba będzie oddać. Myślicie, że jest to w ogóle postulat do zrealizowania, czy to jest tylko takie postraszenie, no bo oni przecież dostają jakieś pensje, co im pensje odbiorą? No, nie wiemy, będziemy pytać tu tego posła, czy jest jakaś prawna możliwość odebrania pieniędzy tym propagandystom. Myślę, że jeśli już ja bym to widział, to na pewno nie można zrobić tego, że tam no, podpisze jakiś tam minister i tak dalej, ale gdyby ci ludzie dostali wyrok za służbę dyktaturze czy no, łamaniu praw obywatelskich w Polsce, wtedy konfiskata mienia jest jak najbardziej jednym z wyroków sądowych. Czyli jeśli ja widzę sposób ukarania tych służalców Kaczyńskiego, to tylko przez uznanie hunty pisowskiej za organizację wrogą prawom człowieka, prawom obywatelskim, za organizację terrorystyczną, która uplasowała się u władzy, i wtedy wszyscy współpracownicy tej organizacji, którzy dopuszczali się przestępstw i jednocześnie za to dostawali wysokie apanaże, to oczywiście nie dotyczy tylko telewizji publicznej, ale i innych służb, powinni oprócz innych kar więzienia, tam pozbawienia praw obywatelskich, zakaz udziału w życiu politycznym czy społecznym, otrzymać też przepadek mienia z nawiązką.
Czyli nie tylko, że zabiorą im to, co oni zyskali, ale powinni jeszcze zostać dodatkowo ukarani przepadkiem mienia, żeby, że tak powiem, nie wyszli na czysto z tego układu. Nie? Tylko to są marzenia. Czy rzeczywiście Platforma i jej tamto skrzydło Nowoczesne planują takie rzeczy, to ja nie wiem. Obawiam się, że tu jednak będzie królowała ta optyka: wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych, no ale trzeba przynajmniej udokumentowywać wypowiedzi tych polityków, żeby kiedy już PiS odejdzie w niebyt, żeby wtedy przypomnieć im te obietnice, wtedy my będziemy rozliczać tę nową władzę właśnie z tych obietnic takich jak ta. Pan Szłapka zasłynął właśnie też tym, że domaga się od TVP ujawniania, ile zarabiają ci propagandyści. No twierdzi, w TVP. Że jakieś tam wirtualne media, 70 tysięcy. No, właśnie ten. Miesięcznie. Właśnie 3,6 miliona złotych już pan Kłeczek otrzymał. Że dostaje na firmę, która zresztą ponoć się zajmuje handlem z Chinami. Ale nie, to jest zupełny przypadek, nie? Tu mam nadzieję, że redaktor Shen nam więcej o tym przypadku niebawem opowie. Pan, znaczy przepraszam, ten twierdzi, że on w ogóle tyle nie dostał. No i teraz nie wiemy, czy dostał więcej, czy mniej. No ale dalej jest to tajemnica, nie wiem dlaczego. TVP ma wyroki, z tego co pan właśnie Szłapka twierdzi, że musi też ujawnić te zarobki też pana Pereiry. Też tak, że tam może być ciekawie. Może pokrótce. Pereira tam coś nie ma teraz dobrych notowań. Znowu coś przegrał tam z telewizją. Znaczy w sądzie przegrał za oczernianie. Pani Brejza nam wygrała. Tak, tak. Także no już to tak, wiecie, przegrał z nami, przegrywa dalej. Noż to kłamstwo ma króciutkie nogi. A akurat u Pereiry to widzieliście na nagraniu, bo kiedy zeznawał przed sądem za te kłamstwa, które napisał o nas, o naszej telewizji Kościele, no to pozwolił tylko, żeby jego te nóżki cieniutkie, króciutkie w rureczkach pokazywać, bo już swego pięknego lica stwierdził, że to ale już to na TikToku to lico, jak tańczył przed szafą. Umieścił na TikToku, w całej swojej krasawicy był obecny, a tutaj pozwolił tylko buciki i rureczki pokazać. Noż to dobrze. No ten Kłeczek nie ma ostatnio. A wcale nie żałuję, bo patrzeć na to trzy kropki, to nie mam przyjemności żadnej. O, i nasi macie. Widzowie zapewne no, też. Teraz weź, nie. A tu bez butów. Idziemy na żywo, a tu nie mam, wiecie, wiadra jakiegoś. No weźcie to. Kłeczek nie ma ostatnio lekko, bo ostatnio sponiewierał go też pan Kołodziejczak z Agrouni. Możemy pokazać tą dosyć zabawną wymianę zdań. Widać jednak, że nie wszyscy w telewizji publicznej są tak z technologią. Jaki pan ma problem z tą telewizją? Dostał pan proste pytanie. Tak, że pan kłamie. Mamy Spider-Manem, czym pan mamy taki, pan jest takim naczelnym, pan redaktor jest naczelnym, chodzącym szczekaczem, chodzi po różnych konferencjach prasowych i szczeka jak taki mały, wypuszczony piesek na łańcuchu. Nie, to pan szczeka, jak taki, wie pan, jak taki piesek bez zębów, ten pan to robi. Jakbyście chcieli widzieć obraz redaktorów telewizji publicznej właśnie, który prezentuje ten pan, to każdy na wsi widział, że więcej hałasu w gospodarstwie zrobi taki mały pies, który nikogo nie ugryzie, ale będzie szczekał i narobi dużo hałasu. I to jest właśnie dzisiaj telewizja publiczna. W zagrodzie wypuszczony pies, a najlepiej jest mieć, jakby ktoś chciał, trzy takie psy. Jak macie trzy takie małe psy, to chodzą, szczekają, robią dużo hałasu, złodziej najprawdopodobniej nie wejdzie. Oni chcą tak zaszczekać, bo pewnie mają w tym jakiś cel. I dla mnie to jest wielki ból. Ja obiecuję wam wszystko. Agrounia zrobi wszystko, żeby telewizja publiczna znów była normalna. Żeby ludzie, którzy tam pracują, mogli realizować swoją misję publiczną, którą obiecali nam mieć studiując, pewnie też za nasze pieniądze, bo pewnie studiował pan publicznie i pan ma też obowiązek względem nas wszystkich, żeby realizować ten cel. A robi pan z siebie niestety pośmiewisko. To jest skandal. Ja studiowałem, nie wiem, czy pan studiował, pan na razie robi się. Nie, Michał Kołodziejczak nie studiował. Michał Kołodziejczak chciał pracować na wsi, prowadzić gospodarstwo. Moją wiedzę zgromadziłem taką, jaką dużą, jaką potrzebuję, by mi do tego wystarczyła, ale dziś widać, że można nie studiować i można być mądrzejszym od pracownika telewizji publicznej.
No potem internauci zaczęli dopytywać, gdzie ten Kłeczek studiował, no i się nie okazało, on jakoś się nie pochwalił, także tutaj pochwalił być może się. Tutaj, ale co to jest w ogóle za poziom, ja tak umiałem refleksję, no jest konferencja, no to się zadaje pytania, a ten Kłeczek tak, najpierw powiedział, że co pan bredzi, chyba takie tam słowo pada, czy głupoty pan opowiada, potem, że robi z siebie pośmiewisko, no to widać, że ten propagandysta, funkcjonariusz telewizji publicznej, to on tutaj on w debatę wchodzi z tym człowiekiem, dla którego przyszedł konferencję prasową. No tam może nie będziemy omawiać tam tej wymiany zdań, no widzieliście i to już wystarczy, chyba, nie? To poziom telewizji publicznej jest jasno pokazany. No ja tu bym się nie zgodził z przedstawicielem tego nowego nurtu chłopskiego w jednym, że da się zreformować tę telewizję, nie? Ja myślę, że tutaj ten postulat wcześniejszy polityka z Koalicji Obywatelskiej, pana Szłapki, jest słuszny. Trzeba zażądać zwrotu pieniędzy. To oznacza likwidację telewizji, nie? Zgadzacie się, no bo oni wyłudzają tam jakieś ciężkie dotacje. Duda im to podpisuje, parafuje, nie? To są tam 2 miliardy chyba rocznie. Ale to samego tylko tam jakieś zadośćuczynienia. Z dodatku, bo mają jeszcze z abonamentu, mają z reklam. I to z reklam, wiecie, z państwowych spółek. Tam przecież nikt nie będzie tutaj kupował jakichś miedzi na tony czy coś, tylko sobie kupi kawałek kabla i to bez reklamy w telewizji. Myślisz, że ci starsi ludzie, co TVP oglądają, nie kupią jakichś tam kilogramów miedzi? No zresztą raczej nie, także różne takie rzeczy. Węgiel i tak drogi, no to co tu reklamować, nie? Także to trzeba zaorać. To trzeba zaorać. To jest relikt komunizmu w dzisiejszych czasach. Telewizja państwowa, powtarzam, to jest relikt komunizmu. Nigdy nie będzie obiektywna. Nigdy nie będzie telewizją ani informacyjną, ani z żadną tam misją. Nie? Jakiś chłam sponsorują i no to szkoda gadać, nie? To weźcie sobie ten Sylwester w Zakopanem i to już jest zamknąć, opuścić kurtynę czy tam deskę sedesową, co tam chcecie. Sylwester Marzeń. To jest właśnie ten... Ale film o Zenku Martyniuku nie obejrzałbyś? Weź. W każdym razie to wszystko, co wartościowego robi telewizja publiczna... Marcina Najmana byś nie posłuchał. Jeszcze lepiej by zrobiły telewizje prywatne. Jeszcze lepiej, tak jak pokazywałem... Przecież weźcie to, naprawdę, proszę was, nie muszę się skupić. To, co pokazywałem wam o prywatnym muzeum w Stanach Zjednoczonych, które jest jednym z najlepszych muzeum wojskowych w świecie, a jest za darmo. A jest za darmo dla zwykłego. Tego są sponsorzy, weterani też Czerwonej Jedynki, którzy... Jakiś jeden był oficer to wystawił. No, pułkownik artylerii, który walczył w I wojnie światowej, całą swoją posiadłość z wielkim pałacem i właśnie z tym zapleczem, to on dał, żeby właśnie jego jednostka miała swoje muzeum. Tak samo dzisiaj, zobaczcie, ten krótki, można powiedzieć, materiał, który oglądaliście, no to zrobiła telewizja, która jest finansowana z waszych składek. Z waszych składek. 1000 gitar nam gra, mniej więcej tyle osób wystarczy, żeby telewizję na tym poziomie utrzymać. I to już nie pół roku, nie rok czy dwa, tylko już wiele lat. 6 urodziny,śmy właśnie w zeszłym tygodniu świętowali. Także zobaczcie, wiele lat codziennie nadajemy, mając tylko 1000 osób, które nas wspiera. Telewizja publiczna poprzez budżet, który rabuje miliony Polaków, daje nam chłam w postaci Sylwestra Marzeń. Ale on musi, oni realizują cele. No cele czerwonej bandy, kato komuny, tak. Cele ja myślę, że dla nich cele jak najbardziej powinno się przygotować. A nie, to na to nie, możemy się złożyć. Misję. Misję, telewizja publiczna. Misjonarze. Nie, no to ja myślę, że oni misję w celach niech zrealizują. Misję w celach i tam niech i biskupi razem, ta czarna mafia, niech razem z nimi tę misję w celach prowadzi i właśnie ta katolicka, przepraszam, ta komunistyczna część układu okrągłego stołu, czyli katokomuny, bo to biskupi katoliccy i popłuczyny różnych takich pseudoopozycyjnych organizacyjek, Widek Kwaśniewski, przepraszam, i Kwaśniewski i Kaczyński, nie? No bo to oni w różnych tam konstelacjach razem występują, piją wódkę, a teraz dalej okupują Polskę. Także wizja w celi jak najbardziej. Ale myślicie, że telewizja państwowa powinna... Telewizja państwowa powinna być taka. Transmisje z Sejmu i Senatu i z Komisji,
tych parlamentarnych kabaret. I z konferencji prasowych wszelkich tam urzędników, prezydenta, premiera, czy ministrów, czy kogo tam trzeba, bez żadnych pytań, zadawania, po prostu transmisja dla każdego dostępna. To praktycznie jest za sobie te miliardy. Co już w internecie się mniej więcej dzieje. Już jest tak zwana telewizja sejmowa. Nie? No to tam jest w internecie wszystko sejmowa, jest tak. Czyli trzeba zlikwidować TV PiS, a zostawić telewizję sejmową i to wystarczy. Przecież tam minister to się i ogarnął jakoś, żeby tę konferencję z ministerstwa też... Ale co, wszystkie archiwa Telewizji Polskiej udostępnić dla wszystkich publicznie za darmo, bo to za nasze pieniądze. A co nas to obchodzi? A co nas to obchodzi? Jaki to jest problem dla państwa polskiego i uczciwych Polaków, gdzie propagandyści będą pracować? Noż może niech ten Kołodziejczak tam w swoim gospodarstwie do krów ich dopuści. A może nie będzie chciał. Ale pytanie jest jeszcze takie, bo no teraz wszyscy tam, znaczy może nie wszyscy, ale wielu ludzi mówi, że TVP złe, to tam wszyscy się z tym zgadzają, no ale problem jest taki, że jak jakaś partia wygrywa wybory, no to chce sobie to TVP przechwycić. Ja myślę, że firma tego Mejzy zrobi szkolenie dla tych właśnie... Młode wilki, nie, jakie tam wilki? Drapieżne wilki. Młode skunksy i tak dalej, nie? Młode skunksy i będzie takie fundacja, i czy tam będzie jakieś fundusze i będą działać już na własną rękę. Mogą z celi nadawać, proszę bardzo. Może taki właśnie drapieżny poranek z Mejzą i Kłeczkiem. Oj. Ciekawie. No ale to, pytanie, wracam... Polska podobno jest słynna z patostreamu, nie? Także byłaby jeszcze słynniejsza. I Rosja, tak? No może na wschód pojadą. Ale czy jakaś w ogóle partia będzie chciała rozwiązać TVP? No bo dochodzą do władzy. No Koalicja Obywatelska tak mówiła, że chce. Przynajmniej TVP Info chcieli. Teraz coś mówili, że może i więcej. Ja nie wiem, no jakoś nie złożyli tego projektu. Może by swoich ludzi wsadzili. Jeśli doczekamy się jakichś wyborów, to będziemy przepytywać. I może, żeby gdzieś zapisali ten postulat, żeby z telewizji polskiej w ogóle zlikwidować telewizję polską, a telewizję sejmową zrobić telewizją polską, tak jak właśnie Czarek powiedział, żeby tylko transmitowali jakieś tam alerty, mogą sobie, chociaż teraz przecież każdy dostaje taki... A co z kulturą? Co parę dni dostaje taki alert na telefonie, nie? Podniesie się. Podniesie się z kolan. Kultura. Kulturą bez telewizji. No, polską kulturę tak lansują, że główną gwiazdą Sylwestra był jakiś Jason Trololo. Dobrze. To nie wiem, czy to było promowanie polskiej kultury. W sumie... No już to nie będę przypominał jakichś dawnych piosenek. Jaki PiS, taka kultura. Wszyscy też śpiewali właśnie o takich... tego typu sprawach. Także, no ale, no teraz to, ale filmy, ale jest projekt, żeby tak, żeby w radiach, żeby we wszystkich radiach było 80% polskiej muzyki w dzień. I śpiewał to będzie towarzysz Susłow. Kluczowa sprawa teraz w obliczu Aria wojny z Rosją jakaś. I tak dalej, to jest kluczowy, tak radiem ich załatwimy. Znaczy nie, on będzie w radiu swoje obrazy pokazywał. Tam będzie aukcja dla pisowców. Ale śmialiśmy się z Suskiego, że on tam powiedział, że tylko chyba tam kilkaset osób. A wyszło 6 tysięcy. No to widać, jakiś niepoinformowany był z tym Pegasusem. Oj, tam wiesz, on nie ogarnia. No. Nie no, wyszło 6 tysięcy razy, ale 500 osób w NIK-u. Aha. To może. Czyli ale nie wiadomo ile w sumie. No to ale jak 500... Może jeszcze powiedzą, że to nie oni. Bo w sumie 500, może ktoś inny ich pozna. Zobaczymy, podobna afera rozgrywa się w Izraelu, bo tam dzisiaj już gruchnęła też wieść, redaktor Barbur, już tu się umawiamy na łączenie za parę dni, już opisuje to, że tam też trzęsienie ziemi w podobnym stylu. I teraz zobaczymy, jak zareaguje rzeczywiście wolne państwo i będziemy patrzeć, co się dzieje w Polsce. Poproszę o pomoc PiS może. Może Bennett tak. Jakoś wyślę po wsparcie. Może mu udzielą jakiś rad. Jak ale tam to podobno już na otoczenie Netanyahu próbowali. No, i to tak, w trakcie że... chyba, kiedy był premierem, to jakaś w ogóle inna intryga. Grubsza sprawa. W tym tygodniu redaktor Eli Barbur w telewizji Idź Pod Prąd na pewno nam o tym opowie. Przechodzimy do ogłoszeń. Nowa ramówka telewizji Idź Pod Prąd jest już dostępna. Znajdziecie ją na idźpodprąd.pl/ramówka. Wiele się nie różni, no ale jest, widzicie teraz na slajdzie
poustawiane te nowe programy, które w naszej telewizji zobaczycie. Po programie zapraszamy Was na pomyśl dziś pastora Chojeckiego, zadanie dla chrześcijan podczas olimpiady, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza 1984 rok. My zachęcamy Was też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. Widzicie, jeżeli wydaje Wam się, że to, co tutaj oglądacie, jest tym, co chcecie oglądać, co chcecie, żeby istniało w polskim internecie, prosimy Was o wsparcie. idźpodprąd.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Co miesiąc prosimy Was, żeby 1000 osób wspierało telewizję Idź Pod Prąd, 1000 gitar. Ten challenge udaje nam się już od 3 lat chyba będzie teraz. Czwarty rok. Także zachęcamy Was też do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd w lutym. My się będziemy już z Państwem żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. I zapraszamy, zanim podziękuję, na dogrywkę. Będziemy mówić dalej o Ukrainie, o tym, co zwykli ludzie robią. Bo mówiliśmy, co robią politycy, rządy, armie, a teraz co robią zwykli ludzie w, że tak powiem, obawie przed bolszewikami Putina. Tak, do zobaczenia. Do czego dorośli Ukraińcy, czego zdaniem pisowców Polacy jeszcze nie dorośli. Także to o godzinie 18. Z nami był też redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Wczoraj mówiłem Wam o tym, co chcą zabić w nas diabeł i chińscy komuniści, że chcą odebrać nam nadzieję. Dzisiaj chciałem więcej powiedzieć o, można powiedzieć, naszej strategii zwycięstwa. Komuniści chińscy podczas olimpiady, tej pseudoolimpiady sportowej, zimowej, próbują ogłosić światu, że pomimo tego, że są zbrodniarzami, że zarazili świat COVID-em, że mają obozy koncentracyjne, gdzie mordują dzisiaj podczas olimpiady ludzi, gdzie polują na ludzi na organy, gdzie prześladują wszystkich wyznawców jakiegokolwiek Boga, a chrześcijan z największą gorliwością, że będą ogłaszać światu i pokazywać swój triumf pomimo tych wszystkich sprzeciwów, pomimo tych zbrodni, to oni mają przywilej goszczenia sportowców i prowadzenia olimpiady. To może niektórym odebrać nadzieję i no to już sprawa jest przegrana. Chińscy komuniści triumfują. Ale ja chciałem Wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Komuniści najbardziej boją się swoich obywateli. A wśród obywateli komunistycznych Chin jest 100 milionów chrześcijan. Więcej niż członków partii komunistycznej. Zobaczcie, co apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 5 werset. Wojtku, dziękuję Ci za wskazanie na to. A któż może zwyciężyć świat, świat w znaczeniu zła, jeśli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Świat się nie boi naszej gospodarki, świat komunistyczny. Świat komunistyczny nie boi się nawet naszych armii. Świat komunistyczny boi się naszych idei. To przed wolnością i prawdą w Jezusie Chrystusie drżą wszyscy komuniści. Módlmy się więc o naszych braci w Chinach, aby jeszcze głośniej, jeszcze odważniej głosili świadectwo o Jezusie Chrystusie. Dobre spędzenie olimpiady, pseudo-komunistycznej olimpiady. Lutego 1984 roku w niewyjaśnionych okolicznościach zginął Piotr Bartoszcze, działacz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Razem ze swoim ojcem Michałem i bratem Romanem należał do organizatorów okupacji siedzib Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Bydgoszczy i w Inowrocławiu. Te strajki okupacyjne doprowadziły do tego, że władze zgodziły się na rejestrację Solidarności Rolników. Po wprowadzeniu stanu wojennego rodzina Bartoszczów nie zaprzestała działalności opozycyjnej. Wiadomo, że Piotr Bartoszcze rozwoził swoją syreną ulotki tego dnia, kiedy zginął. Następnego dnia jego samochód znaleziono w rowie, przy drodze we wsi Sławęcin pod Inowrocławiem. Zwłoki Piotra Bartoszcze odnalazł jego brat Roman
w studzience melioracyjnej na polu. Między samochodem a studzienką zauważył tropy trzech osób, a na syrenie brata ślady świeżego zderzenia z jakimś innym samochodem. Sekcja zwłok wykazała śmierć w wyniku uduszenia. Stwierdzono ponad 2 promile alkoholu we krwi. Na tej podstawie prokuratura stwierdziła, że Piotr Bartosz przejechał pijany samochodem, wpadł do rowu, wydostał się z samochodu i wpadł do studzienki, gdzie udusił się, bo usta i nos przylegały do ściany. Na tym śledztwo zakończono. Nie wyjaśniono, jak mógł się udusić, skoro usta i nos nie były niczym zakryte. Nie wyjaśniono, skąd się wzięły tropy dwóch innych osób przy samochodzie, ani kiedy zdążył się upić, skoro wszyscy świadkowie, którzy widzieli go tego dnia, twierdzili, że był trzeźwy. W roku 2016 Instytut Pamięci Narodowej wznowił śledztwo w sprawie tej śmierci, uznając, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że Piotr Bartoszcze został zamordowany z powodu działalności politycznej, którą prowadził.